Ryszard Braun. Co Pani W? Czyta Jacek na podstawie Gazety Pomorskiej od numeru 132 z 1938 roku do numeru 42 z 1939 roku. Braki uzupełnione z głosu lubelskiego z 1939 roku. Rozdział pierwszy. Przygoda. Działo się na dworcu w Gdańsku. On stał w oknie wagonu drugiej klasy, poirytowany i zły, ona zaś dreptała na peronie z głową podniesioną do góry, również niezadowolona. Ależ, kochanie, proszę cię, nie rób tego, wołał głosem rozkazującym, zaprzeczającym słowom kochania i proszę cię. Jesteś śmieszny. Chcesz mi narzucić swoją wolę. Tak, jakbyśmy żyli w średnich wiekach. Przesadzasz. Ja cię tylko proszę. Tyran. Despota. A ty kozioł? Uparty kozioł. Pomyśl, Fred, że jeszcze nigdy nie grałam w ruletkę. I świat się nie zawali, jeżeli nie zagrasz w nią nigdy. Ależ, proszę cię, nie sprzeciwiaj się. Wspiała się na palce, kładąc rękę na ramię okiennej. Wezmę tylko sto złotych albo pięćdziesiąt złotych na przegranie, popatrzę, jak to tam wygląda i wrócę, za godzinę, dwie, z powrotem do Trzewa, do Kaziów. Cóż mi grozi? Nic. Absolutnie nic. Ewentualnie strata kilkudziesięciu złotych, które umiesz przegrać w brydża. Patrzył na jej piegowaty nosek, wzniesiony ku niemu i na brzydką, ale miłą twarz i już miał zamiar ustąpić. Gdy wtem wzmianka o brydżu popsuła mu humor. Wiesz, że nie o przegraną mi chodzi, zawołał tak głośno, że przechodzący mężczyzna się obejrzał. Więc o co? Pomówmy poważnie, moja Helu. Po prostu nie życzę sobie, żeby moje nazwisko znanego w Warszawie lekarza umieszczono na czarnej liście Polaków, którzy popełniają czyn wysoce niepatriotyczny, przegrywając w kasynie Sopockim polskie pieniądze. A już wiem, wiem, odpowiedziała, zniechęcona, opuszczając głowę i przyglądając się zabłoconym czubkom swoich pantofli. Powtarzasz mi to w kółko od pół godziny. A przecie, przecież pomyśl, ożywiła się nagle, że mogę również dobrze wygrać. Wygrać pięćdziesiąt, sto, tysiąc, pięć tysięcy złotych. Pociąg miał już lada chwila odejść do Warszawy. Należało więc na gwałt męża przekonać, albo ustąpić, byle tylko pogodzić się i nie rozstawać pod przykrym wrażeniem. Mogę więc wygrać. Wygrać większą sumę, zawołała z blaskiem w oczach i naraz dodała z udaną pokorą w głosie. Ale, ale, jeżeli ci to, Frydzie, sprawia przykrość, to nie pojadę, mój drogi. Nie chciałbym, abyś robiła dla mnie ofiarę. Ależ nie będzie to dla mnie żadną ofiarą. Spędzę u Kaziów te dwa dni, a we środę wrócę do Warszawy. No, jeżeli w rezultacie masz tam jechać na jedną godzinkę, no to jedź. Mówisz to szczerze? A może jednak lepiej dam spokój? Ustępowali sobie teraz na gwałt i uśmiechali się do siebie, podczas kiedy pociąg ruszał w powolnym i cichym obrocie kół. Szła! Prawie biegła obok jego okna, rozbrojona serdecznym uśmiechem, opromieniającym jego czerstwe, rumiane policzki. Włóż tylko na siebie coś cieplejszego, bo to marzec i nad morzem chłodno. Nie bierz też ze sobą biżuterii, bo złodziei pełno na każdym kroku. Dobrze. Dobrze. Za chwilę została sama w tłumie ludzi, którzy biegli w kilku kierunkach. Niezdecydowanym spojrzeniem obrzuciła stojący na torze pociąg, odchodzący za pięć minut do oliwy i sopot i zapięła dwie haftki na demisezonowym palcie. Tak bardzo, bardzo. Tak wielką miała ochotę wygrać. Wydrzeć tych kilka tysięcy ludziom innym, którzy mieli nieszczęście je przegrać. I pomyśleć, uśmiechnęła się do siebie, że są tacy, którzy rozbijają bank którzy stawiają na jedną kartę wszystko i zabierają wszystko. Wszystko. Górę złota i papierków z zielonego ogromnego stołu, tylko dlatego, że tak chciał los. Doktorowa Żabińska nie miała swoich pieniędzy, wszystko zawsze zawdzięczając mężowi. Otóż teraz chciałaby raz spróbować mieć swoje pieniądze, bez proszenia o nie męża, bez błagania, bez pracy. Od tak, od razu. Za pół godziny. Dałoby to jej niezależność od męża. Niezależność. Na samą myśl o tym mała kobietka dostała wypieków i zdecydowanym ruchem skierowała się ku czekającemu pociągowi. Naraz ogarnęła ją gorączka na samą myśl, że mogłaby się spóźnić i pojechać następnym pociągiem za pół godziny. Teraz już biegła roztrącając ludzi. Nastąpiła starej, grubej kobiecie na nogę, obiła się o czyjąś walizkę, by wreszcie wspiąć się na stopnie ruszającego wagonu. Wiatr wiał silny marcowy, więc poczuła zimno przeszywające w momencie, kiedy schwyciła za antabę otwartych drzwi. Ktoś za nią wspinał się jeszcze, ale potem rozmyślił się widocznie, bo zeskoczył z powrotem na peron. Miała przez chwilę wrażenie, że to był waks. Kiedy zatrzaskiwała drzwiczki, chcąc się nimi odgrodzić od zimna i porywczych podmuchów, zdawało się jej, że to Marian Wak zginie w tłumie, w zrudziałym palcie i nasuniętym na oczy kapeluszu. Ale zaraz o tym przestała myśleć, siadając na wolnym miejscu obok rozgadanej kobiety, której mąż, po przeciwnej stronie przedziału, palił grube cygaro. W tej chwili wszedł konduktor i doktorowa z trudem ułożyła kilka niemieckich zdań. Proszę pana, nie zdążyłam kupić biletu w kasie, spieszyłam się. Czy będę więc mogła nabyć go od pana? W pociągu? Bez kary? Bardzo proszę. Zadowolona sięgnęła do woreczka i w tej chwili z niepokojem skonstatowała, że był otwarty. Jakaż ja jestem od jakiegoś czasu nieostrożna, pomyślała, odbierając resztę i bilet po czym bezmyślnie utkwiła wzrok w oknie, poza którego szybami migały w przelocie światła latarni i oświetlonych wili, przesłonięte ogołoconymi z liści drzewami. — Przegram, czy wygram? — pytała siebie. — Przegram, czy wygram? — Przegram, czy wygram? Rozmowa sąsiadów obijała się o jej uszy pustym dźwiękiem, a stacyjki małe, silnie oświetlone. Przesuwały się przed jej oczami niezauważone. Przegram, czy wygram? Czy za dwie godziny będę wracała z pustym portfelem, czy z pełnym? W pewnym momencie doktorowa jednak oprzytomniała, obrzucając niezadowolonym spojrzeniem zabłocone czubki swoich pantofli. Oczywiście, było to rzeczą drugorzędną, czy się wygra kilka tysięcy marek niemieckich w pogniecionej sukni, w niewyczyszczonych pantoflach. Z nieupudrowanym nosem i roztarganymi włosami, czy też z wyglądem bóstwa. Jednakże lepiej byłoby w kasynie wyglądać przyzwoicie, chociażby dlatego, aby nie robić złego wrażenia na ludziach, którzy kręcą kołem rulety i przesuwają fortunę grabkami tuż pod same ręce, leżące na zielonym suknie. A propos rąk, to na palcach pani doktorowej nie było ani jednego pierścionka. Dzisiejszego ranka Fred. Jej mąż ze swoim zwykłym despotyzmem zażądał, aby jego żona zdjęła całą biżuterię i oddała ją na przechowanie kuzynce. Hela usłuchała go jak zwykle, z pozorną uległością, z lekkim protestem i z buntem w głębi duszy, chowając do torebki kolczyki z perłami, dwa pierścionki z brylantami i broszkę z szafirem. Teraz był już najwyższy czas na przypudrowanie nosa. Umalowanie ust i założenie owych kolczyków. Doktorowa więc szybko otworzyła woreczek, wyjęła lusterko i przede wszystkim stwierdziła, że jej płaski, piegowaty nos błyszczy, a oczy liśnią nadzieją i pochmurnieją niepokojącą obawą. Wygram czy przegram? Puderniczka leżała w przegródce obok pomadki do ust. Co zaś do biżuterii? To schowane ona była w jedwabnym woreczku pod zieloną, uperfumowaną chusteczką. Klejnoty schowane były rano na pewno, ale w tej chwili tam już nie leżały. W głębi z lewej strony połyskiwała tylko czarna mora potrzewki. Doktorowa zmarszczyła brwi i mrugnęła kilka razy oczyma, jakby budząc się ze snu. Potem nerwowo wyrzuciła całą zawartość torebki na kolana. Trzęsącymi palcami sprawdziła wszystkie przegródki, by wreszcie bezradnie opuścić ręce, szepcąc po polsku Okradziono mnie I krzycząc przeraźliwie po niemiecku Jestem okradziona, jestem okradziona Rozdział drugi Wielka wygrana Podczas kiedy doktorowa Żabińska zapłakana, z newralgią prawej połowy twarzy, wsiadła do pociągu odchodzącego do Warszawy. Pan Marian Waks stał przed okienkiem lombardów w Czewie, zastawiając kolczyki z perłami, pierścionek w oprawie platynowej z dwoma małymi brylantami, drugi z trzykaratowym brylantem i broszkę precyzyjnej roboty z szafilem czystej wody. Jego ręce duże i bezkrowiste drżały silnie. Kiedy wsuwał do skórzanego portfelu pięćset złotych i kwit lombardowy. Na ulicy deszcz mżył drobny i niedostrzegalny. Czuł go wszędzie we włosach, na skórze, za kołnierzem. Wyrudziałe, stare palto przesiąknięte było wilgocią, a kapelusz o zmiętym rądzie i zatłuszczonej wstążce liśnił od drobnych kropelek. Zmarzłem do szpiku kości, pomyślał zagryzając usta. Zmarzłem, a zimno podobno pogarsza zły stan nerwów. Należałoby się bronić, bronić przed podłym nastrojem. Bronić za wszelką cenę. Przyspieszył kroku i prawie rzekłsem wbiegł na dworzec, pytając gdzie jest sala bufetowa. Wskazano mu restaurację oświetloną silnym światłem lamp elektrycznych. Mimo woli zawahał się, otwierając szklane drzwi. Opanował się jednak momentalnie. Uważając, że w jego sytuacji nie należy kryć się i chować w cieniu, pomimo, że lęk wskazywałby mu tę drogę jako najbardziej miłą i pozornie bezpieczną. Siadając przy stoliku, nakrytym poplamionym obrusem, zapalił papierosa i nie patrząc kelnerowi w oczy, zażądał dużego kieliszka czystej i porcji parówek. Miał wrażenie, że wszyscy na niego patrzą, więc na gwałt chciał wyglądać jak najbardziej naturalnie. Rozsiadł się wygodnie, zarzucił nogę na nogę, strzepnął tytoń do popielniczki i dopiero po chwili przypomniał sobie, że jeszcze nie zdjął kapelusza. Sięgnął więc po niego drżącą ręką i położył na sąsiednim pustym krześle. Teraz już żałował, że zdobył się na coś podobnego. Dziwił się swojej bezczelnej odwadze i bał się coraz więcej konsekwencji, jakie ta cała sprawa może za sobą pociągnąć. Czas mu się dłużył, ludzkie spojrzenia przerażały, a dalsze wykonanie zamierzonego projektu wydawało się po prostu ponad siły. Na szczęście kelner stawiał przed nim talerz z parówkami, nalewał kieliszek i pytał, co woli, chszanczy musztardę? Tak. Nie. Dziękuję. Wolę musztardę, odpowiedział ponurym głosem i wcale sobie owej musztardy nie nałożył. Za to z przyjemnością wypił jeden i drugi kieliszek, a rozgrzany i śmielszy zapalił jeszcze jednego papierosa i zjadł jeszcze jedną porcję kiełbasek. Potem zapłacił rachunek i wsiadł do pociągu, odchodzącego do Gdańska. Kiedy w dwie godziny później zasiadł przy wielkim stole Sopockiego kasyna, robił wrażenie już zupełnie opanowanego człowieka. I w rzeczywistości tak było. Pod wpływem dwóch kieliszków światopogląd wywrócił się w jego umyśle do góry nogami i wszystko wydało mu się łatwe, racjonalne i rozsądne. Ukradł, bo to było ostatnią jego deską ratunku. Ukradł, bo miał tak zwany nóż na gardle. Nie miał pracy od dwóch lat. Patrzył na swoją nędzę i na nędzę żony. Znosił z trudem własną niedolę i nie mógł znieść niedoli żony. Niedoli Janki którą tak bardzo, tak mocno, tak prawdziwie, tak z całej duszy kochał. Ostatnio żyli już tylko z tego, co ona zarabiała lekcjami i podciąganiem oczek w pończochach. Poza tym pożyczali, pożyczali od ludzi, od znajomych i przyjaciół, i naturalnie nie mieli z czego zwracać. Tracili tak zwaną dobrą opinię. Lekceważono ich. Lekceważono Jankę, która przecież na to nie zasługiwała. Poza tym siostra żony. Ach, to było najgorsze. Siostra żony to wstrętna, podła baba. Pożyczyła im przed rokiem trzysta złotych i teraz kategorycznie żądała zwrotu, nie chcąc słuchać żadnych tłumaczeń i wykrętów. Marian, waks na samo przypomnienie listu, stawiającego sprawę na ostrzu noża, zacisnął pięści na zielonym suknie stołu i przymknął oczy. Jakiż był brzydki w tej chwili? Bardzo blada, podłużna jego twarz odbijała silnym kontrastem od bardzo czerwonego nosa i od bardzo odstających czerwonych uszu. Kiedy jednak po chwili otworzył oczy, momentalnie przeobraziła się i nabrała wyrazu. W spojrzeniu było coś, co ujmowało i jednało mu ludzi. Wiedział o tym. Przecież Janka również pokochała go za jego oczy, duże, niebieskie, które umiały wyrażać myśli i uczucia. Janka. Na samą myśl o żonie rozjaśnił się i uśmiechnął. Siedząca przy nim kobieta, w gęstej walce, przesłaniającej silnie upudrowane policzki, wzięła ten uśmiech do siebie i odpowiedziała mu takim samym uśmiechem. Poczytał to za dobrą wróżbę. Przejechał ręką po jasnych włosach i dorzucił dwa dziesięcioguldenowe sztony do leżących na pierwszym tuzinie pieniędzy. Koło rulety obracało się już. Mogę teraz nawet przegrać i będzie to jeszcze bez znaczenia, gdyż mam w kieszeni duży zapas gotówki. Kulka biegała bezmyślnie i z hałasem, z przegrody do przegrody, w podrygach śledzonych przez dziesiątki niespokojnych oczu. Wreszcie wpadła w numer siódmy i tam już pozostała, podczas kiedy koło rulety zwalniało obroty i wreszcie przystanęło. Krupiar przysunął waksowi cztery nowe sztony. Dwa są już moje, nie kradzione, pomyślał z radością i rzucił je na czerwony kolor. Wygrał. Wtedy przyszła mu szalona myśl do głowy, aby postawić na zero. Ale tym razem zabrano mu dziesięć guldenów, więc przestał ryzykować. Grał już teraz rozważnie, rozsądnie, zwiększając ilość sztonów, rzucanych na pasę, mankwę, roże czy noir. Fala radości przepełniała mu żyły. Cieszył się. Jakże się cieszył. W pewnym momencie, kiedy wygrał za jednym pociągnięciem 360 guldenów, pomyślał, że zaraz na zajutrz odeśle France, siostrze żony, 300 złotych, o które tak się brutalnie upominała. Grał już teraz z taką miną, jakby miał poza sobą otwarte konto we wszystkich bankach świata. Odezwały się w nim dawne przyzwyczajenia, wyniesione z domu. Rzucał sztony z gestem, z jakim to robił jego ojciec, kiedy płacił rachunek w restauracji. Chłopcu, któremu kazał zmienić dwa tysiące guldenów, dał niebywale suty napiwek i z chęcią pożyczył nieznajomej mu panu kilkadziesięcioguldenowych banknotów, nie patrząc nawet na jego bilet wizytowy. Był w swoim żywiole. Uśmiechał się. Wygrywał z niedbałością wielkopańską i zgarniał pieniądze ruchem powolnym, nie licząc, ile tam tego jest. W chwili, kiedy zamykano kasyno, miał już nie tylko wypchany portfel, ale i wypełnione obie kieszenie marynarki. tranem, z głową pełną marzeń, zasnął w kurchausie Sopockim. Na drugi dzień postanowił brać dalej, odkładając na ten cel zaledwie cząstkę pieniędzy i znów wygrał. Tego dnia wieczorem zjadł dobrą kolację i z przyjemnością słuchał orkiestry, grającej melodię z operetki trzy walce. Przypomniał sobie z rozrzewnieniem, jak to jeszcze niedawno temu, zaledwie przed tygodniem, bliski był samobójstwa i w tym celu kupił sobie nawet buteleczkę z trupią główką na etykiecie. Ta trucizna miała dać mu ukojenie i pozwolić odpocząć nareszcie po strasznym życiu, jak je pędził. I teraz nawet miał tę flażeczkę w kieszeni palta. Wyczuwał jej kształtowalny pod ręką. Trzymał ją jeszcze na wszelki wypadek, gdyby tak przegrał i gdyby policja wpadła na jego trop, gdyby dobra pasa odwróciła się od niego i życiowy pech zaczął go z powrotem prześladować. Westchnął z głębi duszy, rysując paznokciem na obrusie jakieś hieroglify. Stanęła mu przed oczyma, jak żywa owa scena na dworcu gdańskim, kiedy to zrozpaczony, z ostatnimi dziesięcioma guldenami w kieszeni, decydował się na każdą najgorszą ostateczność, byle móc zdobyć trochę pieniędzy i popróbować gry w kasynie Sopockim. W tym właśnie momencie spostrzegł doktorową Żabińską, koleżankę z pensji swojej żony. Widział ją dwa czy trzy razy w swoim życiu ale zapamiętał dobrze, bo była ową kobietą, której Janka zazdrościła normalnego życia i dostatku. Żabińska biegła wzdłuż wagonu, roztargana, w rozwianym palcie i otwartą torebką. Wtedy właśnie postanowił, że ją okradnie. W ścisku, w tłoku, miał zamiar wsunąć rękę do torebki i wyciągnąć z niej portmonetkę. Przypuszczał, że jadąc do kasyna, musiała mieć gotówkę. Momentalnie uplanował, że w razie czego, gdyby coś spostrzegła, powie, że chciał ją ukarać za roztargnienie i napędzić trochę strachu, aby na przyszłość lepiej uważała. Potem już to wszystko stało się błyskawicznie. Wskoczył za nią na stopnie, zagłębił rękę we wnętrzu torebki i podczas, kiedy ona mocowała się santabą drzwi i silnymi podmuchami wiatru, on pochwycił jakiś mały przedmiot, Potem zeskoczył na ziemię. Miał wrażenie, że obejrzała się za nim, ale na szczęście pociąg szybko oddalił się, a otaczający tłum, zaobserwowany swoimi sprawami nie zwracał na niego uwagi. Marian Waks nie chciał dłużej przypominać sobie tej sceny. Przestał rysować paznokciem na obrusie, podniósł oczy i rozejrzał się dookoła. Lubił wykwint. Te różnobarwne światła neonów. Te kwiaty rozkwitające w żardinierach, te dywany rozłożone na posadzce, tę muzykę kołyszącą. Płacąc rachunek, uśmiechnął się już niefrasobliwie. Na trzeci dzień kupił sobie w Gdańsku nowe palto, zaszył w jego podszewce kwit lombardowy i przyczepił do niego wieszak z krakowską firmą krawiecką. Wieczorem wygrał jeszcze kilkanaście tysięcy. Szczęście sprzyjało mu nadzwyczajnie. Tego dnia również dowiedział się z gazet że okradziono w wagonie między Oliwą i Sopotami jego rodaczkę. Notatka brzmiała: Jak następuje, pani Rzet, żona znanego lekarza z Warszawy, bawiąc na wsi pod Czewem u kuzynów, pojechała pewnego wieczora do kasyna Sopockiego. W drodze jakiś nieznany osobnik wyciągnął jej woreczek, w którym znajdowała się biżuteria wartości około pięciu tysięcy złotych. Pani Rzet wróciła do Warszawy i zawiadomiła policję. Na razie sprawcy nie wykryto i zdaje się, że pani doktorowa rzet będzie musiała pogodzić się z utratą kosztowności. Marian Wax wyobraził sobie rozpacz dawnej koleżanki swojej żony i żal mu się jej trochę zrobiło, ale po chwili już o tym nie myślał, radując się zmianami, jakie oczekują jego ukochaną Jankę. Na czwarty dzień, rozłożywszy na stoliku hotelowym całą wygraną gotówkę i obliczywszy ją dokładnie, Pojechał do Gdańska, przekazał pieniądze na bank krakowski. i Nie chcąc dłużej kusić losu, zapakował świeżo kupiony neseser, odjeżdżając nocnym kurierem do domu. Rozdział trzeci. Pierwsza sprawa agentki Kamińskiej. Loda Kamińska już od dwóch lat pełniła służbę agentki śledczej, dotąd jednak nigdy nie powierzono jej samodzielnej funkcji. Dopiero dziś. Po raz pierwszy zwrócono się do niej, aby wzięła w swoje ręce sprawę kradzieży biżuterii. Ucieszona, pełna najlepszych chęci, przeglądała właśnie leżące przed nią zeznanie poszkodowanej doktorowej żabińskiej. Jej śliczna główka pochylała się nisko nad krótkim, nic nie mówiącym sprawozdaniem, a ogromne oczy szybko przebiegały od wyrazu do wyrazu. Wreszcie pogodna jej twarz spochmurniała i między lukami brwi zjawiła się głęboka zmarszczka niezadowolenia. Obserwujący ją od dłuższego czasu, kolega Stefan Kłoskiewicz uśmiechnął się. No cóż, pan Nolodo. Jak tam? Są trudności? Czy tak? No, ale jeżeli by ich nie było, w ogóle funkcja agenta Urzędu Śledczego okazałaby się niepotrzebna. Kpicie sobie ze mnie, odpowiedziała poirytowana, podnosząc na niego błyszczące spojrzenie ogromnych, skośnych, prawdziwie pięknych oczu. A nie myśli pan o tym, że w każdej najcięższej sprawie jest jakiś maleńki, chociażby najmniejszy punkt zaczepienia, a tu nic, kompletnie nic. Kradzież na dworcu, w portowym mieście, skąd łatwo wypłynąć na szeroki świat, zwiać, zniknąć rozpłynąć się w powietrzu, lub wyjechać do Ameryki. Tak, przytaknął, upoważniając, przyznaję wam rację. Sprawa jest prawie, że beznadziejna i bardzo dla koleżanki, na początek kariery śledczej, niekorzystna. Oczywiście, nie rozwikłacie jej, nie znajdziecie wiatru w polu, a władze naczelne, zasugerowane złym wynikiem waszego debiutu, zrażą się ze współczuciem patrzył na zamyśloną jej twarz, obróconą do niego profilem, profilem czystym w zarysach, podobnym do greckiej kamei, profilem, którego prostą linię kochał tak bardzo. Ale loda tylko przez chwilę patrzyła z wyrazem zgnębienia w okno, zaraz zerwała się z krzesła i energicznym ruchem złożyła w czworokartkę, na której wypisano zeznania poszkodowanej. Nie sądźcie, kolego, zawołała buntowniczo, że mnie tym zniechęcicie, albo odbierzecie odwagę do pracy. Przeciwności tylko dodają mi bodźca. Lubię łamać przeszkody, walczyć i zwyciężać. Bardzo to pięknie uśmiechnął się pobłażliwie, pomagając jej włożyć kurtę skórzaną. Do widzenia. Dokąd pani idzie? Do pani doktorowej Żabińskiej. Może pozwolicie, że was odprowadzę? Nie, dziękuję. Wolę iść sama i przez drogę obmyślać plan kampanii. A więc do widzenia. Widzę, że zawsze więcej w pani jest z instynktu psa gończego niż z kobiecej kokieterii. Mam już was wszystkich dosyć z waszymi czułościami. Każdy z was jednakowy. Z góry wiem, co mi powie, co zaproponuje, o co będzie prosił i w jaki sposób tłumaczył, że czarne jest białe, a droga na lewo prowadzi do szczęścia. Loda, przestań. Przepraszam. Nie zasłużyłem na to, co mi pani mówi. Ja ciebie kocham naprawdę. Chciałbym, abyś została moją żoną. Przepraszam was, ale. Ale doprawdy, nieodpowiednią chwilę wybrał kolega na oświadczyny. Jak wiecie, spieszę się. Do widzenia. Podałem mu rękę chropawą, zaczerwienioną od zimna, ale bardzo kształtną. Z westchnieniem podniósł ją na chwilę do ust i szybko odwrócił się do okna, poza którym szarzało podwórze śledczego więzienia. W kwadrans potem Loda wchodziła do wytwornego gabinetu. Pani doktorowa długo kazała na siebie czekać, dosyć więc czasu na rozejrzenie się po ścianach i meblach. Pokaż mi, jak mieszkasz, a powiem ci, kim jesteś. A więc. Kilka modnych, niskich, na wpół leżących na puszystym dywanie foteli. Piękne, kolorowe firanki, zasłaniające olbrzymie okno. Lampa z różowym abażurem. Niklowa figurka tańcząca na jednej nóżce. Radio i fotografia pani domu na liśniącym blacie stolika. Loda z ciekawością podeszła bliżej, żeby spojrzeć w twarz tej, która lubiła leżeć na futrzanych poduszkach kanapy, hazardować się w sopockim kasynie i nosić kosztowną biżuterię. Z niklowych, modnych ram fotografii spojrzały ku niej znajome oczy. Nieduże, zmrużone, pełne wdzięku. I uśmiechnęły się znajome usta koleżanki pensyjnej. Ach, więc zrobiłaś, kochanie, tak zwaną dobrą partię, pomyślała Loda, przyglądając się małemu płaskiemu noskowi. W tej chwili poza jej plecami znajomy głos pytał się i radował. Czy to ty, Lodo? Jakże się cieszę? W jaki sposób mnie odnalazłaś? Całując się serdecznie, uprzytomniły sobie dużą salę ósmej klasy, katedrę. Tablice w rogu i trzy rzędy równo stojących ławek. Siedziałaś, Helu, w drugiej z lewej strony, nieprawdaż? Tak. A ty w pierwszej, obok tych dwóch bliźniaczek, gudrynowicz Pamiętasz je? Ależ oczywiście. Franka i Janka podobne były do siebie, jak dwie krople wody i wskutek tego jedna za drugą odpowiadała. Spotykam jedną z nich. No, ale mówmy o sobie: siadaj, moja droga, tutaj, na kanapie. Będzie ci tu wygodnie. Mąż, naturalnie, jak zawsze, zajęty. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Poczekaj. Zadzwonię tylko na służącą, żeby podała herbatę i coś słodkiego. Lubisz konfitury? Lubię konfitury, ale nie będę miała czasu ich jeść. Przyszłam. Przyszłaś, pytała Hela, poprawiając spięcie w szlafroku. Mam nadzieję, że chciałaś mnie odwiedzić. Jesteś w błędzie. Idąc tu, nie wiedziałam nawet, do kogo idę. Ach, więc interes nuta zawodu brzmiała wyraźnie w głosie doktorowej. Tak, interes, Helu ale nie mój, jak sądzisz, ale twój. Nie rozumiem. Jestem agentką tajnej policji i skierowano mnie do ciebie w celu przeprowadzenia badania. Chodzi o te kradzież w Gdańsku. Ach, oto. Doktorowa ścisnęła skronie, jakby jej głowa momentalnie rozpęknąć się miała na kilka części. Nie masz pojęcia, co mnie to nerwów kosztowało. Przytem jakiś nieznośny, newralgiczny ból nie opuszcza mnie ani na chwilę. Mąż konstatuje, że to nerwy. Biedactwo. Pomyśl, że kolczyki dostałam od Freda w dniu ślubu. Jeden pierścionek był zaręczynowy. Wszystko razem stanowiło wartość pięciu tysięcy złotych. Mąż mój jest wściekły na mnie. Robi mi wyrzuty. Złości się. Mówi tysiące niemiłych rzeczy i w rezultacie najgorsze jest to, że ma rację. Postąpiłam jak wariatka. Chciałabym, abyś mi opowiedziała po kolei, jak to było, nie opuszczając szczegółów. Dokładnie. Nie wiem, od czego mam zacząć. Zresztą, czy to warto? Złodziej uciekł i teraz można tylko szukać wiatru w polu. Ależ poczekaj. Ja ci będę zadawała pytania. Wołałabym, Lodo, już o tym nie myśleć. Powiedz mi, Lodo, dlaczego ty dotąd nie wyszłaś za mąż? Jesteś przecież tak ładna, tak niezwykle ładna. Dlaczego nie wyszłam za mąż? Ot, chociażby dlatego, aby nie być od nikogo zależną i nie tłumaczyć się przed jakimś fredem czy kaziem z każdego wydanego grosza i z każdego postawionego kroku. Ach. Tak, może masz i rację. Tu doktorowa westchnęła i znów schwyciła się za głowę. Na wpół leżąc na tapczanie, robiła wrażenie osoby w najwyższym stopniu znużonej. Loda już zaczynała się niecierpliwić. No, Helu, błagam cię, mówmy o celu mojej wizyty. Pozwól, że ci zadam kilka pytań. Więc, po pierwsze, kiedy po raz ostatni widziałaś skradzione kosztowności? W chwili odjazdu Freda, kiedy wyjmowałam chusteczkę i powiewałam nią na pożegnanie, były jeszcze w woreczku, leżały w głębi z lewej strony, w czarnym morowym portfelu. Pociąg do Warszawy odchodził o godzinie o piątej z minutami. Proszę, wyrażaj się dokładnie. O siedemnastej minut? O siedemnastej minut dziesięć. Pięknie. A kiedy zgubę spostrzegłaś? Pudrując sobie nos, w pociągu, między Oliwą a Sopotami. Która mogła wtedy być godzina? Nie pamiętam. Pociąg do Sopot odchodził bezpośrednio po tym warszawskim kurierze? Czy tak? Bezpośrednio. Do Sopot jedzie się kilkanaście minut. No powiedzmy, pół godziny. Jednym słowem kradzież nastąpiła między godziną 17.10, a 17.40. W przeciągu tego czasu znajdowałaś się na peronie i w pociągu. Przypomnij sobie, kto stał koło ciebie, kiedy żegnałaś się z mężem? Może wpadła ci w oko czyjaś twarz, czyjś uporczywy wzrok? Jakieś natrętne spojrzenie. Nie zwracałam uwagi na ludzi. Kłóciłam się z Fredem. Ach, tak, kłóciłaś się. A potem, wsiadając do wagonu Sopockiego i jadąc w nim, czy nie zauważyłaś, by ktoś przysunął się do ciebie, obserwował? Nie. Byłam potargana. Wyglądałam brzydko i żaden mężczyzna nie zwracał na mnie uwagi. Ależ nie chodzi mi o czyjeś zachwyty. Więc jednym słowem nie pamiętasz nikogo? Nikt cię nie pchnął? Nikt nie wywołał sztucznego tłoku? Nie. To przeciwnie. Ja popychałam i ja potrącałam, spiesząc się. Loda kamińska była zrozpaczona. Jadła konfitury, które jej podsuwano, piła herbatę i traciła resztki nadziei, aby mogła dogadać się z koleżanką. No więc, widzę. Że nic się od ciebie nie dowiem. Trudno. Byłaś widocznie ślepa i głucha na otoczenie. Nie widziałaś, kto siedział koło ciebie i kto przechodził. O co to, to nie? Mylisz się, lodo. Widać było, że doktorowa jest w tej chwili trochę urażona. Pamiętam, na przykład, świetnie twarz grubego Niemca, który palił cygaro. Był łysy i miał duże ciemne oczy. Poza tym brzuch jego rozsadzał po prostu szarą kamizelkę. A znowu, na dworcu, zdawało mi się, że wyminął mnie Marian Waks. Wskoczył nawet za mną na schodki pociągu. Ale potem rozmyślił się i wysiedł. Ten Niemiec wyglądał solidnie? Tak. Jechał z żoną i dwojgiem dzieci. A ten Waks? Któż to jest ten Waks? Mąż Janki Gudrynowiczówny, jednej z tych dwóch bliźniaczek, które siedziały na drugiej ławce. Ach, to jest bez znaczenia. Loda z niechęcią machnęła ręką i tak energicznie zgasiła papierosa, aż popielniczka zatańczyła pod uciskiem jej długich palców. Czy na wsi u kuzynów był ktoś obcy, gdy chowałaś biżuterię? Tak, kuzynka. No i wychowawczyni ich maleńkiego synka, Niemka z Gdańska. Co ty mówisz? I przyglądała się? Słuchała może waszej rozmowy? Jeżeli nawet słuchała jej, to nie rozumiała ani słowa, bo nie umie po polsku. Ale widzieć mogła, gdzie je chowasz? Oczywiście. Stała tuż obok i nawet nachyliła się nad nimi z ciekawością. Jak to kobieta, wiesz? Przecież każda z nas lubi takie rzeczy. Zaraz potem rozstałyście się? Och, nie. Jeszcze zjedliśmy obiad. A potem dopiero zajechał samochód po nas. Cały czas miałaś woreczek przy sobie? Tak. Specjalnie zwracałam uwagę, aby leżał obok mnie na stole. Potem trzymałam go w ręku. A wkładając palto, pamiętam, na chwilę tylko położyłam go w halu, na stoliku, pod lustrem, nie spuszczając z oczu. Z wychowawczynią pożegnałaś się w halu, czy w jadalni. Ach, moja droga lodo, boję się, że zaczynasz podejrzewać dziewczynę Bogu ducha winną. Detektyw musi podejrzewać wszystkich, śledzić, badać, rozważać iść za tropem. Ale nie obawiaj się, Helu, nie będę nikogo oskarżać, nie mając niezbitych dowodów winy. No to dobrze, bo widzisz, ta duża, zdrowa dziewczyna, z policzkami, jak rumiana bułka i soczami głupiego dziecka, nie zasługuje. Takie spojrzenie nie ma dla mnie znaczenia. Widziałam już kiedyś bandytę z takimi oczami. Pomyśl, ten człowiek miał na sumieniu życie kilkunastu ludzi, a patrzył sędziemu w oczy, jakby do trzech nie umiał zliczyć. Więc sądzisz, doktorowa znowu podniosła rękę do czoła, dzwoniąc na pokojówkę. Nic nie sądzę, tylko pytam: Ta dziewczyna pożegnała się z tobą przed domem? Och, nie. Jęknęła doktorowa i miała jeszcze coś dodać, gdy w tej chwili weszła służąca. Pani na mnie dzwoniła? Tak. Przynieś mi trigeminę i szklankę wody mineralnej do popicia. Pan doktor pytał, czy pani nie poszła do dentysty? Bo to może być i z zęba ten ból głowy. Powiedz, że pójdę, ale nie dzisiaj. W tej chwili do rozmowy wtrąciła się Loda. Dlaczego, Helu, zwlekasz z tą wizytą? Ach, bo nie cierpię wiercenia w zębach. Boję się owej piekielnej maszyny. Ostatnim razem uciekłam po prostu z dentystycznego fotelu. Jesteś dziecinna. No, teraz zażyj proszę, a ja sobie pójdę. Och, nie. Nie odchodź. Może za chwilę przejdzie mi ten ból. To jest przecież na pewno nerwowe. Newralgiczne. Już mi lepiej. Dużo lepiej, naprawdę. Tylko nie odchodź. Tak się nudzę sama. A Fred nie lubi, kiedy latam po mieście. Więc wracając do naszej poprzedniej rozmowy. O co to mnie pytałaś? A, gdzie się rozstałam z fraulein? Ani w jadalni, ani przed domem, bo ona przecież pojechała razem z nami. Do Gdańska po swoje rzeczy. Co ty mówisz? Loda aż zerwała się z kozetki z błyszczącymi oczyma. Czyś pisała do kuzynów z zapytaniem, kiedy wróciła wychowawczyni do domu? Nie. Po co? Zresztą wiem przecież, że miała wrócić o dziewiątej, tym samym samochodem, razem ze mną. I wróciłyście razem? Nie. Ja przecież. Po zauważeniu kradzieży wróciłam zaraz do Warszawy. Meldowałaś o wszystkim w policji gdańskiej? O, nie miałam na to głowy. Skarżyłam się tylko przed moimi współtowarzyszami podróży. Płakałam, a potem, zaraz, nie zawiadamiając nawet kuzynów wróciłam do Warszawy. Źle zrobiłaś. Wiem, że źle zrobiłam. Wszyscy mi to mówią, ale trudno. Czy na dworcu nie widziałaś owej dziewczyny? Nie. Skądże? Przecież ona wysiadała na Hundegasse. To niczego nie dowodzi. Proszę cię, daj mi adres Twoich kuzynów. Kto wie, czy nie będę zmuszona do nich pojechać. Co też ty mówisz? No, tak. Podaj mi ich nazwisko. Pocztę i nazwę majątku. W tej chwili? A potem ubierz się. Zaprowadzę cię do lekarki, która mi plombuje zęby. Mówię ci pierwszorzędna siła. Co ty mówisz? Delikatna? Ma lekką rękę. Bo to dla mnie najważniejsze. Może takiej bardzo lekkiej ręki nie ma, ale za to specjalistka pierwszorzędna. Diagnozę stawia świetnie. No, to może. Rzeczywiście. Przy tym. Ją znasz. Co ty mówisz? Ja ją znam. Nic nie rozumiem. Anno tak. Znasz ją. Nasza koleżanka z pensji. Mówiłyśmy nawet dzisiaj o niej. Czyżbyś myślała o France? O France Gudrynowiczównie? Siostrze Janki Waksowej? O tej samej. Mówię ci, pierwszorzędna lekarka. Mam u niej dzisiaj zamówioną godzinę. Przyjmiecie z pewnością z wielką. To się mylisz. Ona wcale nie ucieszyłaby się na mój widok. Doktorowa śmiała się, aż się pokładała na futrzanych poduszkach tapczana. Przecież to z jej dentystycznego fotelu właśnie zwiałam. Nie, moja droga. Do niej nie pójdę za żadne skarby świata. Dlaczego? Doktorowa raptownie przestała się śmiać. Ależ, moja lodo, dziwię ci się, że możesz się u niej leczyć. Ta kobieta nie ma w sobie za grosz delikatności. Jest brutalna. Szarpie. Naciska. Nie zwraca uwagi na czyjeś cierpienie. Po prostu znęca się nad pacjentem. Mówiłam o tym nawet kiedyś z Janką, z jej siostrą. I wiesz, co ona mi powiedziała? Przyznałam mi rację. Powiedziała, że Franka od najmłodszych lat była już taka. Lubiła skrzydła obrywać muchom. Lubiła szczypać, bić, drapać, a teraz słyszysz? Teraz lubi wyrywać zęby. Ach, jesteście obie śmieszne. Franka jest świetną dentystką. Cieszy się jak najlepszą opinią. A że operuje i usuwa zęby z zimną krwią, to nie jest jej wadą, a raczej zaletą. Nie lubię jej. A ja ją cenię. No, ale nie będę Ci, Helu, dłużej czasu zabierała. Poproszę tylko o adres Twoich kuzynów i pożegnam Cię. Rozdział Czwarty Franka. W pół godziny później Loda Kamińska wchodziła do przepełnionej poczekalni dentystycznej. Spóźniłam się, pomyślała, i będę musiała przeczekać cztery osoby. Ruchem pełnym rezygnacji usiadła w oddalonym kącie pokoju, obrzucając spojrzeniem czytających przy stoliku pacjentów. W głębokim fotelu siedziała tęga kobieta w popielatym swetrze. Obok niej, na krześle, jakaś pensjonarka przerzucała karty książki. Na dwóch innych krzesłach siedzieli dwaj mężczyźni, starszy z mongolskimi rysami i młody człowiek o szerokich ramionach i bardzo ciekawej twarzy. Ten, pomyślała Loda, jest tu często, prawie zawsze. Mocna, interesująca w wyrazie głowa i ładna. Młody człowiek nie zwracał na nią najmniejszej uwagi. Czytał uważnie wstępny artykuł. Loda z przyzwyczajenia obrzuciła badawczym wzrokiem zarys jego czoła i brody, potem przymknęła oczy, chcąc trochę zastanowić się nad rozpoczętym śledztwem. Myślą przebiegła kolejno zeznania Heli i starała się w myśli odtworzyć sytuację. Miała chęć rzucić podejrzenie na ową niemkę, ale bała się autosugestii i wejścia na mylny ślad. Odrzucała więc jedną hipotezę i stawiała drugą. Że na przykład... Mógł to zrobić ktoś inny, ale kto? Szofer. Ten człowiek odpadał, gdyż kradzież popełniona była na dworcu między godziną siedemnastą minut dziesięć a siedemnastą minut czterdzieści. Zrobił to więc ktoś z tłumu. Mogła to być osoba nasłana przez wychowawczynię, mogła to być ona sama w przebraniu, ale mógł też być i ktoś nieuchwytny, na którego trop nigdy się nie wpadnie. Hela zaobserwowała w przelocie tylko dwie twarze i to ludzi, na których nie należało rzucać najmniejszych podejrzeń. Pierwszym był Waks, Marian Waks, człowiek z towarzystwa szwagier Franki. Szwagier solidnej, pracowitej, uczciwej, surowej dla siebie i innych Franki. Drugim był jakiś gruby Niemiec, ojciec rodziny. Co prawda, zawodowi złodzieje używają najprzedziwniejszych trików, otaczając się wynajętą rodziną, złożoną z kobiet i dzieci. Co więc należy robić? Szukać w kilku kierunkach. 1. Pisać do kuzynów doktorowej Żabińskiej z zapytaniem o niemkę Elze Schultz i o adres jej matki w Gdańsku 2. Pokazać heli album przestępców, a może pozna w nim twarzowego łysego niemca któremu kamizelka trzaskała na brzuchu. 3. Należy zapytać na wszelki wypadek Frankę Gudrynowiczównę, kim jest jej szwagier. To ostatnie przypuszczenie wydało się Lodzie po prostu karygodne, ale tylko na jeden moment, gdyż za chwilę, przypomniawszy sobie listę siedzących obecnie w więzieniu śledczym adwokatów, bankierów, wyższych urzędników i lekarzy, musiała przyznać, że osoby z najlepszego towarzystwa miewają nieraz zaszarganą reputację. Z zamyślenia obudziło ją trześnięcie otwieranych drzwi. To z gabinetu wychodziła pacjentka, dentystka zaś, odprowadzając ją, pytała. Proszę, kto z państwa teraz? Loda patrzyła z sympatią na kobietę w białym fartuchu. Była gładko uczesana, spokojna, uprzejma, uśmiechnięta. Taka, jak zwykle, nie można jej było nazwać piękną, ale nie była i brzydką. Miała dosyć duży, ale kształtny nos, łagodny owal twarzy, zmysłowe usta, bardzo białe zęby, szare, ocienione oczy i zgrabną budowę. Była tak podobna do siostry, że teraz, gdyby nie ten biały fartuch i ten mocny zdecydowany ruch głowy, charakteryzujący jej usposobienie, można by ją wziąć za tamtą za Jankę. Mijały minuty i kwadranse. Pani w swetrze i pensjonarka już dawno wyszły z gabinetu. Teraz z kolei siedział tam starszy pan ze skośnymi oczyma i jęczał. To nie było przyjemne. Loda, mimo woli, przypomniała sobie, co o france mówiła jej siostra. Ink przechodził prawie w krzyk i ani na chwilę nie ustawał. Czyż ona nie może przerwać pracy, chociażby na chwilę, albo znieczulić obolałe miejsce, denerwowała się Loda. Potrzebowała teraz wielkiego wysiłku, by się nie zerwać z miejsca i nie uciec, jak to kiedyś zrobiła doktorowa Żabińska. Nie na wszystkich jednak jęk, wydobywający się spoza lakierowanych drzwi gabinetu, robił równie niemiłe wrażenie. Palący papierosa młody człowiek. Ten z ciekawą powierzchownością wzruszał tylko ramionami, wreszcie z irytacją w glosie odezwał się do lody. Nie mogę znieść, jak mężczyzna tak nie umie opanować się. To po prostu wstyd. Zesunął krzaczaste brwi nad orlim nosem i rzucał na drzwi piorunujące spojrzenia. Lodzie wydał się śmieszny, pomimo niezwykłej urody. Uśmiechnęła się więc tym łatwiej. Że za drzwiami jęku stał i rozpoczęło się bulgotanie i hałaśliwe płukanie. Pani się śmieje? Ze mnie? Może. Dlaczego zerwał się z krzesła, podchodząc blisko do jej fotelu? Dlaczego powtórzył po raz drugi prowokacyjnie? Dlatego, odpowiedziała spokojnie, że mówi pan o męskiej sile woli, a sam nie może opanować irytacji. Kiedy loda domawiała ostatnich słów, drzwi otworzyły się z hałasem. Wypadł z nich olbrzym z chustką przy ustach i przeleciał przez poczekalnię. Kto teraz z państwa? Pytała spokojnym głosem dentystka, trzymając rękę na klamce. Pan. Czy ty, lodo? Mogę pani ustąpić, mruknął nieznajomy. Nie. Dziękuję. Poczekam. Dentystka patrzyła na poirytowaną twarz młodego człowieka, i coś, jak błyskawica przeleciało po jej twarzy, zadrgało w muskulaturze policzków i rozbłysło w oczach. No więc, zapytała Lody, zdecyduj się. Chodź. Dziękuję panu, uśmiechnęła się agentka, wstając i szła już ku drzwiom gabinetu, kiedy zatrzymał ją głos Franki. Pozwól, że ci przedstawię pana. Pan inżynier zarychta. Podali sobie ręce ruchem szorstkim i niechętnym. Za chwilę Loda siedziała już w fotelu dentystycznym, przyglądając się France, myjącej powolutku ręce. Któż to jest ten pan zarychta? Inżynier. Podoba ci się? Tak sądzisz, mydliła ręce dokładnie i znów je opłukiwała, nie odwracając głowy. Nie dziwiłabym ci się zupełnie. Bardzo przystojny, oczy myślące, musi być inteligentny, nawet wybitnie inteligentny. Tylko jeszcze dzieciak, nieopanowany. To się mylisz. Przeszedł niezwykle ciężką, twardą szkołę życia i zahartował się, wycierała ręce ręcznikiem, pomału i dokładnie. Każdy palec, z osobna, robiła wrażenie osoby. Która celowo zwleka z rozpoczęciem pracy. Zmęczył Cię ten poprzedni pacjent, co? Tak, powikłane zapalenie. Poza tym, miałam dzisiaj ośmiu pacjentów i nie zdążyłam nawet zjeść obiadu. To wiesz co? Zmień mi tylko watę w zębie i pójdę sobie. Dziękuję Ci, chociaż na chwilę usiądę i porozmawiamy. Czy mogę zapalić? Nie. Tu w gabinecie nie. No, cóż u ciebie słychać? Ano, dostałam pierwszą samodzielną sprawę. I wyobraź sobie, czyją? Heli Żabińskiej. Ach, tej historyczki? Wiesz, że ta wariatka nie znosi borowania w zębach. Opowiadała mi. Jakiś czas bywałyśmy nawet u siebie i ona leczyła się u mnie, ale teraz urwało się jakoś. Czytałam w gazetach, że ją okradziono. Nigdy nie żałuję ludzi, którzy nie umieją upilnować swoich rzeczy. A mnie jej żal. Mąż jej robi wyrzuty. Ma rację. No, a śledztwo postępuje? Bardzo powoli. Hela mglisto zeznaje. Z jej inteligencją, nie dziwię się, moja droga, wzruszyła ramionami. Siedziały na wprost siebie, oświetlone silnym światłem reflektora. Obie trochę zmęczone pracą i zobojętniałe na wszystko, wtem zapukano do drzwi i weszła służąca w białym fartuchu. Proszę pani doktor, pieniądze przyniesiono z poczty. Ten człowiek się pyta, czy pani spodziewa się pieniędzy? Od kogo? I ile? Ja? Pieniędzy? Nie, nie spodziewałam się żadnych pieniędzy. Pacjenci regulują mi sami. Może omyłka? Zresztą, tu uśmiechnęła się ironicznie. Zapytaj się go, czy to nie z Krakowa. Służąca znikła za drzwiami. Masz dłużnika w Krakowie? Zapytała Loda. Tak, ale takiego, który mi nigdy nie zwróci pieniędzy. Gdyż nie ma z czego niedołęga życiowy, leń. Od trzech lat bez posady, wiesz, taki, któremu nie chce się ani pracować, ani szukać pracy. Drzwi się znowu otworzyły i do gabinetu weszła służąca sąłówkiem i książką. Proszę pani doktor. On mówi, że właśnie tak. Z Krakowa trzysta złotych i prosi, żeby pani to pokwitowała. Franka nie umiała ukryć zdziwienia. Szeroko otwartymi oczyma patrzyła na służącą i dopiero po chwili podpisała się na wskazanym miejscu. Tu jest, proszę pani, trzysta złotych. A za drogę, myślę, że wystarczy dać listonoszowi z pięćdziesiąty groszy. Daj mu złotówkę. Kiedy za służącą zamknęły się drzwi, Franka otworzyła z klucza biurko. Wsunęła do środka pieniądze, zamknęła szufladę i dopiero, kiedy kluczyk schowała do kieszeni, pozwoliła sobie na przeczytanie małej, żółtej karteczki. Tak, to od niego. Od kogo? Zapytała Loda mimo woli. Od mego szwagra, Mariana Waksa. Pisze, że zwraca pieniądze z podziękowaniem i przesyła od żony ucałowania. Nic nie rozumiem. Dlaczego nie rozumiesz? Nie rozumiem. Nie rozumiem, skąd on mógł wziąć pieniądze? Loda kamińska znieruchomiała na dentystycznym fotelu w silnym blasku reflektora. Miała wrażenie, że jego światło nie tylko oślepia jej wzrok, ale i mózg. Podczas kiedy Franka zakładała jej w ustach tampony z waty, wyjmowała z chorego zęba opatrunek. Brzęczała rozłożonymi przyrządami i otwierała jakieś słoiczki i flaszeczki, Loda obmyślała dalszy plan działania. Dziś jeszcze mówiła do siebie, każe zrobić zastrzeżenie u jubilerów i w lombardach. A jutro, z samego rana, jadę do Krakowa. I cieszyła się, że przypadek pomógł jej w tak niezwykły sposób. Naraz tok jej myśli urwał się pod wpływem bólu wywołanego jakimś gorącym płynem, który przedostawał się przez dziąsło, przenikał w głąb i szarpał nerwem. Och, och, jęknęła mimo woli i zapanowała nad sobą z trudem, aby nie krzyknąć. Łzy jej wypełniły oczy. Tymczasem Franka czyściła ząb z całym spokojem, wyrzucała watę, zakładała nowy opatrunek. Jej ciemne włosy lśniły w silnym świetle, a twarz ani przez sekundę nie zmieniła wyrazu. Teraz możesz przepłukać usta, powiedziała obojętnie. Ciekawam, czy ona jest równie twarda i surowa dla siebie, jak dla innych, pomyślała loda, wyciągając rękę po szklankę z wodą. Czy możesz przyjść do mnie we czwartek o piątej? Franka stała nachylona nad kajetem. W którym zapisywała wizyty swoich pacjentów. Za dwa dni nie? Do tego czasu nie zdążę wrócić z Krakowa. Ach, tak? Wyjeżdżasz. To może w sobotę o piątej? Dobrze, więc w sobotę. Czy nie mogłabyś przy okazji odwiedzić Janki? Z całą przyjemnością jeżeli mi tylko czas na to pozwoli. Daj mi jej adres. Nie wiem tylko, czy będzie ci się chciało do niej iść. Oni mieszkają gdzieś za miastem, w okropnych warunkach. Tym bardziej ją odwiedzę. Żal mi Janki. Nie masz jej co żałować. Sama sobie winna. Wyszła za mąż za pierwszego lepszego z brzegu, żeby tylko uciec ode mnie. W ogóle histeryczka. Ostentacyjnie do mnie nie pisze, tylko do mamy. Nic o niej nie wiem. Bardzo więc rada jestem, że tam pójdziesz i opowiesz mi, co u niej słychać. Nie pamiętam, kto mi to mówił, że ona poczyna sobie bardzo dzielnie. Daje lekcje, czy szyje. Trudno. Nie chciała się uczyć, to musi spać, jak sobie posłała. A więc do soboty. O piątej. Tam na mnie czeka jeszcze jeden pacjent. Do widzenia. Przechodząc przez poczekalnię, Loda skinęła głową inżynierowi z archcie, który szedł już ku otwartym drzwiom gabinetu. W przedpokoju było ciemno i pusto, musiała więc sama przekręcić kontakt elektryczny i nałożyć na siebie skórzaną kurtkę. W tej chwili ktoś zajrzał przez uchylone drzwi prowadzące do jadalni. Była to matka Franki. Stara pani Gudrynowiczowa Dobry wieczór, pani. Pani mnie nie poznaje? Jestem Kamińska dawna koleżanka pani córek ależ poznaję, poznaję ucieszyła się niezwykle. Panna Loda nieprawdaż? Jakże mi pani wypiękniała no, no. Proszę, może pani zechce do mnie, do pokoju, choć na chwilkę zajść. Pogawędzić. Tak bardzo jestem osamotniona. W tej chwili tylko pani pozwoli, że się rozbiorę. Za chwilę już siedziały obie na starej kanapie wsuniętej w róg jadalni, pod wielkim portretem starego radcy Gudrynowicza. Człowieka, którego loda dobrze pamięta z dziecinnych lat, kiedy to przechodził niby mumia przez wszystkie pokoje, mrożąc wokoło ludzką radość i uśmiechy. Miał żółtą cerę, suchą kościstą twarz i chłodne spojrzenie. Loda wołała, że go już nie zobaczy przechodzącego przez pokoje z kamiennym wyrazem twarzy. Podobno nie żył już od kilku lat. Za to stara pani Gudrynowiczowa była przemiła. Serdeczna i taka, jaką powinna być kobieta w starszych latach: siwa, wyrozumiała i żyjąca życiem swoich dzieci. Rozdział piąty. Moje córki, bliźniaczki. Tak miło jest porozmawiać z kimś, kto pamięta dawne, lepsze czasy. Stara pani Gudrynowiczowa zamyślonym wzrokiem błądziła w przeszłości. Loda nie mogła uwierzyć w szczerość jej słów. Przecież pożycie z takim mężem nie mogło dawać radości. Z oddalenia. Proszę pani, wszystko się nam wydaje zawsze piękniejsze. Tak pani myśli? Nie, drogie dziecko, pani mnie nie rozumie. Mnie się nic nie wydaje. Wtedy miałam obie córki przy sobie. Jakże byłam szczęśliwa, patrząc na nie. A teraz? Teraz ich życie ułożyło się nie tak, jakbym tego pragnęła. No, ale mówmy o czym weselszym, o pani. Nie wychodzi pani za mąż. Nie. Dobrze mi jest tak, jak jest. Mieszkam z bratem. Dajemy sobie jakoś radę. Pracuję. On się uczy. Jest na pierwszym roku prawa. Poza tym dorabia przepisywaniem pozwów sądowych. No, tak. Ale przecież taka śliczna panna musi mieć tych, których dawniej nazywało się adoratorami. No, oczywiście. Ale ja kochanką nie mam zamiaru zostać. Któż o tym mówi pan Nolodo. Ja myślałam o małżeństwie. Ach, o tym? Do tej pory był dopiero jeden czy dwóch, którzy chcieli popełnić to głupstwo i wziąć na swe barki ciężar mojego utrzymania. Ale ja ani ofiary nie lubię przyjmować, ani sprzedać się nie mam zamiaru, choćby za cenę kontraktu ślubnego. Na razie więc chcę pracować, być wolna i niezależna. Wy wszystkie teraz tak samo mówicie. Moja Franka, na przykład, nie wierzy w niczyje uczucie. Uważa, że każdy, który się jej oświadcza, myśli nie o niej, a o jej dochodach. O gabinecie dentystycznym, który rzeczywiście idzie dobrze. To jest straszne, że Wy, młode, nie wierzycie w miłość. Franka ma na tym tle istną manię. Mówi że nikogo na utrzymanie nie ma zamiaru brać. A przecież to nieprawda. Nieprawda. I teraz są ludzie, którzy kochają. Na przykład Marian, mój zięć. Pani nie ma pojęcia, jak on kocha Jankę. Tylko proszę, niech pani nie wspomina o tym, France, bo zaraz będę miała wymówki. Pani Gudrynowiczowa zniżyła głos, obejrzała się na drzwi, wreszcie umilkła. Loda patrzyła ze wzruszeniem na sfałdowane policzki i żałosny wyraz zaczerwienionych oczu. One się ze sobą pokłóciły, dodała szeptem i to mnie tak boli, że pani pojęcia nie ma. Nie powinna się, droga pani, tym martwić. Czasem lepiej jest rozejść się, niż żyć w ciągłym fermencie, wywołującym scysję, na jakim tle one się tak nie mogą zgodzić. Widzi pani, tu pani Gudernowiczowa podeszła do drzwi, wyjrzała na korytarz, potem zamknęła je i cichym głosem, kiwając głową, dokończyła. Wszystkiemu winna Franka. Ona jest zazdrosna. Zazdrosna o tamtą od najmłodszych lat. Pamiętam, kiedy były takie maleńkie. Miały może wtedy po dwa latka i jeździły w jednym, biało lakierowanym wózeczku. Już wtedy Franka wyrywała jej z rączki grzechotkę gumową lalkę. Taką kaczuszkę celuloidową, co to, wie pani, pływa po wodzie i nie tonie, pomimo że służące, bo my, ja, mąż i rodzina, nie robiliśmy między nimi najmniejszych różnic. Franka zawsze krzyczała z zazdrości, płakała i tupała nogami, kiedy tylko ktoś najpierw Jankę pocałował lub ktoś inny najpierw Jankę wziął na kolana. Później to samo było z sukienkami. Ona nie chciała mieć nigdy jednakowej, chciała mieć lepszą. To samo z czekoladkami, chciała mieć większą. To samo ze stopniami w gimnazjum, chciała mieć lepsze. Ach, droga panno Lodo, aż mi wstyd, że moją Frankę tak obgaduje, pomimo że jej tyle zawdzięczam, ale widzi pani, nie mogę jej darować nieszczęśliwego życia Janki. Nie mogę. Nie mogę. Janeczka przez nią wyszła tak źle za mąż, aby tylko już raz był spokój w domu i abym ja na to wszystko nie potrzebowała patrzeć. Pani Gudrynowiczowa płakała, wycierając głośno nos. Loda pocieszała ją jak mogła. Niech się droga pani tak nie martwi. Fortuna kołem się toczy i życie Janki może się też z czasem zmienić, jeżeli w ogóle już się nie zmieniło. Jak to? Nie rozumiem pani. Stara kobieta odjęła chusteczkę otoczu patrząc na nią pytającym spojrzeniem. Przed chwilą pan Waks zwrócił francę trzysta złotych. Nadesłał jej tę sumę pocztą. To znaczyłoby, że w Krakowie, w ich domu nastąpiła jakaś pomyślna zmiana. Och, to się pani myli, westchnęła stara kobieta, opuszczając ręce na wyświeconą, starą suknię. Jeżeli waksowie odesłali te pieniądze, to tylko dzięki temu, że Jance już ktoś dawno obiecał pożyczkę. Pisała mi o tym mają spłacać stopniowo, pracując nad obstalunkami. Bo, wie pani, ona robi swetry Jest zręczna i pomysłowa i dokładna i dobra, tylko bardzo, bardzo nieszczęśliwa. Loda w tej chwili uczuła ulgę wściśniętej mocno krtanii Dziwne. Cieszyła się. Cieszyła się pomimo, że nitka, która ją miała zawieść do kłębka, rwała się w ręku. Wolałabym nie wykryć wcale tej kradzieży, myślała, niż miałabym ją wyśledzić kosztem łez starej, nieszczęśliwej kobiety. Pani jednak więcej kocha Jankę od Franki. Dlaczego pani tak mówi? Po czym pani tak sądzi? Na litość boską? Franka to samo mi zarzuca. Mówi, że jeden list, czy uśmiech tamtej, więcej cenie od pieniędzy, dawanych przez nią na moje utrzymanie. Ale to nieprawda. Nieprawda, droga, kochana panno Lodo. Ja je obie kocham jednakowo, naprawdę. Tylko, że widzi pani tamta jest dla mnie milsza i serdeczniejsza, a ta szorstka. Przy tym tamta jest nieszczęśliwa, więc oczywiście należy się jej więcej dobrych słów i pociechy. W tej chwili, w głębi mieszkania, trzasnęły jedne i drugie drzwi, zadźwięczał dzwonek i przeszła przez jadalnię służąca. Ostatni pacjent Franki już wychodził. Słychać było, jak rozmawiał głośno i śmiał się. Droga panno Lodo, tylko, proszę, niech pani... Na litość boską, ani słowa France nie wspomina o tym, cośmy ze sobą mówiły, bo miałabym awanturę, że nie daj Boże i, i przepraszam panią bardzo, że tyle czasu jej zabrałam swoimi sprawami. Bardzo panią przepraszam. Ale tak jakoś, na widok pani, cała przeszłość stanęła przede mną, jak żywa. Loda serdecznie całowała wyciągniętą ku sobie rękę. Czując na czole usta zimne i drżące, w ciszy, jaka jadalnie zaległa, słychać było teraz każde słowa wymówione w przedpokoju. Mężczyzna mówił: Tak, za godzinę przyjdę po panią i pójdziemy do cukierni. Wolałabym na spacer, jest prześlicznie. Pachnie już wiosną, a ja mam tak dosyć zapachu lekarstw. A więc dobrze. Pójdziemy najpierw w aleję, jeżeli pani tak chce, a potem do cukierni. Jakiż pan uparty z tą cukiernią? Nie cierpię tłoku, dymu i rozmowy na oczach tysiąca ludzi. W takim razie najlepiej byłoby, żeby mnie pani zaprosiła do siebie. Roześmieli się głośno oboje. Potem trzasnęły drzwi wejściowe i wbiegła do jadalni Franka, jakaś inna, przeistoczona. Nie ta sama, z wypiekami na twarzy i z rozbłysłymi oczami. Spostrzegłszy lodę, przystanęła. Ach, ty tutaj? Tak, jak widzisz. Ucięłam pogawędkę z twoją mamą, nasłuchałam się hymnów pochwalnych na cześć twojej energii, pracowitości i dobroci dla niej. No, a teraz wychodzę. Do widzenia. Czy nie zostałabyś jeszcze? Napijemy się razem herbaty. O nie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Muszę się wyspać przed jutrzejszą drogą. Do widzenia, pani. Do widzenia, Franko. Przepraszam, że Cię nie wyprowadzam do przedpokoju, ale muszę wydać służącej pewne zarządzenia. Kiedy loda w towarzystwie starej pani Gudrynowiczowej szła ku drzwiom wejściowym, słyszała jeszcze z daleka podniesiony głos franki, dającej dyspozycję. Kupisz szynki pół kilo, rozumiesz, i pudełko sardynek, i naparzysz kawę, i wyjmiesz konfitury, i nakryjesz na trzy osoby, i kupisz ciastek w cukierni, dziesięć ciastek, i może jeszcze parówek. Zresztą poradź się pani starszej.